i baczność, sztandar szkoły wprowadzić. Baczność. Gospodarze klas przygotują raport. Spocznij. Całość baczność do raportu bacz. Panie dyrektorze, zgłaszam klasę na apel o zakończenie roku szkolnego. Stan sprawdzony. Całość baczność, spocznij. Proszę teraz klasy trzeciej o przekazanie sztandaru dla klasy pierwszej. Zgodnie z tradycją szkoły opiekowaliśmy się sztandarem szkoły w kończącym się dziś roku szkolnym. Przekazujemy sztandar szkoły już klasy młodszej, którzy pierwsze nad nim sprawować powinni do czasu, gdy tak jak i my staną się absolwentami statutowej szkoły zawodowej. Przyjmujemy sztandar szkoły i przyrzekamy opiekować się nim, aby zawsze godnie mógł reprezentować uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. A teraz proszę o zabranie głosu przez dyrektora magistra Jacka Kędzierskiego. Dzisiejszy apel zorganizowany został z okazji zakończenia roku szkolnego i jednocześnie ukończenia szkoły przez uczniów klasy trzeciej, dziś już absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przy zakładowej. Witam Was serdecznie. Witam także uczniów pozostałych klas. Serdecznie witam przybyłych na naszą uroczystość gości, pana dyrektora Fabryki Maszyn Budowlanych Ryszarda Kuczera. Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego pana Antoniego Popacę i kierownika działu osobowego fabryki pana Romualda Filipowicza. Witam serdecznie przybyłych na naszą uroczystość rodziców. Witam wszystkich pracowników szkoły i pracowników warsztatu szkolnego. Dzisiejszy to dzień, w którym każdy z Was odbiera zapłatę za dziesięciomiesięczną pracę. Za trud, jaki włożył, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce praktycznej nauce zawodu. Zapłatą tą, jak wiecie, jest świadectwo promocyjne do klasy następnej dla absolwentów, czyli uczniów byłej klasy trzeciej ZTZ, to czas rozstania. Rozstajemy się po 3-letnim waszym pobycie w tej szkole. Mam nadzieję, zgodnie. Mówię tak, ponieważ 3 lata to kawał czasu i cele, jakie wyświetliście sobie do realizacji w tym czasie, niejednokrotnie próbowaliście zrealizować. Zwyciężył jednak rozsądek, czego dowodem jest wasza obecność, a także świadectwa dające wam prawo wykonywania zawodu operatora drogach skrawających, które to za kilkanaście minut wręczy wam wychowawca.
Wszyscy tu obecni dorównali się szczęśliwie do końca. Byli tacy, którzy na tej trzyletniej drodze nie wytrzymali lęka i wykruszyli się. Inni borykali się z trudnościami, pokonywali je samodzielnie, przy pomocy kolegów, przyjaciół, rodziców. No i ci, którzy bez przeszkód szli do uprawnionego finału. Tak to w życiu bywa. Jednym łatwo przychodzi nauka, innym praktyczna nauka zawodu, a inni woleli zupełnie co innego. Ci, którzy byli aktywni na lekcjach, w pracy na warsztacie szkolnym oraz innych zajęciach, krótko mówiąc, ci najlepsi zostaną uhonorowani wyróżnieniami ufundowanymi przez Komitet Rodzicielski. Będą to co prawda tylko wyróżnienia książkowe, które po latach jednak, myślę, gdy wpadną nam przypadkowo do ręki, przypominać będą te piękne, prawie beztroskie dni spędzone w zawodówce w Jasieniu. Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy podjęła uchwałę o wyróżnieniu następujących uczniów absolwentów poprzez wyczytanie ich nazwisk na dzisiejszym apelu. Są to Zdzisław Cytów, Piotr Laskowski i Jerzy Strawiński. Uczyć się względnie pracować. Gratuluję też wyróżnienia uczniom pozostałych klas. W klasie pierwszej Z są to Artur Taranowicz i Piotr Miciak, którzy uzyskali średnią 4.1. W klasie drugiej Janusz Sługowski ze średnią 3.9. W klasie pierwszej licealnej wyróżnieni zostali Krystian Bandziak ze średnią 4.3, Krzysztof Kępara i Joasia Zuber ze średnią 4.2, Krzysztof Zatylny i Artur Rzęsista ze średnią 4. I obecnie najstarsza klasa w szkole, czyli już można powiedzieć była trzecia L, Adam Krzyżanowski ze średnią 4.7 i uzyskał ten sposób świadectwo. Uzyskał ten sposób świadectwo z wyróżnieniem z biało-czerwonym pasem. Mirosław Milewski ze średnią 4.5, Krzysztof Bogi ze średnią 4.4 oraz Robert Paulus i Robert Żółkowski ze średnią 4.2. I jeszcze do absolwentów. Jesteście już dorosłymi ludźmi i tej dorosłości na każdym kroku wszyscy będą od was oczekiwać. Sami niejednokrotnie będziecie musieli podejmować decyzje, od których zależeć będzie w dużej mierze dalsze wasze dorosłe życie. Z pojawiającymi się trudnościami, kłopotami będziecie musieli sobie radzić najczęściej sami. Oby było tych kłopotów jak najmniej. Życzę wam w imieniu Rady Pedagogicznej, aby praca, którą podejmiecie, zdobędziecie, a jeszcze lepiej wywalczycie w naszym zakładzie lub innym, dawała wam zadowolenie, żebyście w pełni wykorzystywali swoje umiejętności i kwalifikacje. Tym, którzy chcą się uczyć dalej z zdania egzaminu wstępnego do technikum, życzę wam pomyślności w życiu osobistym oraz pomyślnego, przyjemnego spędzenia wakacji. Dużo słońca życzę wszystkim pracownikom szkoły i warsztatu szkolnego, rodzicom naszych uczniów oraz gościom. Dziękuję panu dyrektorowi za wystąpienie, a teraz nastąpi miła chwila, a mianowicie proszę o wystąpienie rodziców i zostaną wręczone listy gratulacyjne przez dyrektora szkoły i wychowawcę klasy. I tak, Barbara Bobin, Anna Paulus,
i Halina Studzińska, klasa trzecia L. Proszę rodziców klasy pierwszej E, Czesława Bandziaka, Małgorzatę Kęparę i Halinę Zadyną. Młodzież, proszę o prawo. A teraz może taka mniejsza chwila. Proszę o wystąpienie uczniów, którzy zostali wyróżnieni przez Radę Pedagogiczną oraz pana dyrektora o wręczenie świadectw. Ucznia Krzyżanowskiego z klasy 3 L, który otrzymał świadectwo z czerwonym paskiem. Taranowicza z klasy 1 Z oraz Bandziaka z pierwszej T. Proszę o wystąpienie, dyrektora, proszę o wręczenie świadectw. Teraz proszę o wystąpienie uczniów klasy trzeciej Citowa, Laskowskiego, Strawińskiego, Szustaki oraz wychowawcy klasy, pana dyrektora, o wręczenie świadectw oraz wyróżnień.
Także chwila ta miła została spełniona, wobec tego teraz całość baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić. Podaję komunikat. Klasy, które wydają się na spotkaniu z wychowawcami, klasa druga i pierwsza zostaje tutaj na sali. Dziękuję. Najwyższą 4,3 bodajże średnią i w związku z tym został doceniony przez Radę Pedagogiczną, tylko nie wiem, Krystian, czy się ta książka będzie podobać, ale to już wybór należał do mnie, przyszło mi w udziale właśnie zadecydować. Proszę mi nie przeszkadzać. Ale profesor, pan rozumie? Nie podpisał. Pan rozumie, chyba nie rozumie. Otóż wybrałem taką książkę historyczną. Patrząc na twoje oceny właśnie w tym przedmiocie jesteś bardzo mocny. Mianowicie wojna polsko-radziecka, tym, że są to najnowsze źródłowe, powiedzmy sobie tutaj opisy. Myślę, że cię zadowoli. Gratuluję. Proszę bardzo. Książeczka. Świadectwo już dostałeś, tak? Następnie już w kolejności, tak? Krzysiu, wiadomo, o którym Krzysiu mówię, tak? 4,2 bodajże średnia, tak? Również.
jeszcze mam dla Ciebie oprócz tego świadectwa, może to Kasia będzie wdzięczna, poszukasz mi świadectwo po K. Otóż ta książka, wybrałem Ci też książkę historyczną, akurat tak się zakupiło, mianowicie no niefortunna ta książka, jeśli chodzi o dzieje historyczne, bo opisująca pana Ribbentropa. Pan Ribbentrop to jest człowiek, który zawarł potajemny pakt z Mołotowem i potem okazało się, że zrobili z nami, co chcieli. A co zrobili, to jest doskonale. No ale spróbujesz dowiedzieć się dokładniej z tej książki, opowiesz mi w przyszłym roku, jak to tam wygląda z opisów źródłowych. Gratuluję. Jeśli chodzi, ja to się zastępuję. Dziękuję bardzo. Podobną książkę również otrzymuje Artur Rzęsista. Artur Rzęsista i poproszę jego 4-2, która średnia, tak? Arturek 4-0. Arturek 4-0. No myślę, że w tym roku będzie nam więcej. Nie? Podbudujemy się, zwłaszcza, że jak uzyskasz w klasie maturalnej powyżej 5, to na uczelni ty dostaniesz praktycznie każdą. Wielu uczelni będzie już respektować świadectwo, a nie egzamin. To znaczy konkurs świadectwa. Życzę Ci tego. Oczywiście tym pozostałym również. Proszę bardzo. Zresztą już są takie uczelnie w Polsce. Bodajże Politechnika Gdańska czy Wrocławska, tak? Przyjmuję. W tej chwili nasi chłopcy tam jadą z czwartej. Na prawo można, na prawo to trzeba być takim historykiem. Dalej, zarządzam od chłopaków, a powinien zarządzać od kogo? Od dziewcząt. Okazuje się, że jedną pupilkę mamy, tak? Jedną pupilkę. Oczywiście jedną, pan muszę być konsekwentny na kawałka. A więc Krzysiu, kolejny. 4 ile? 2, tak? 4-0. Również Ci gratuluję i życzę, żebyś w przyszłości wyższa mnie. I Joanna. Joanna zawiodłaś mnie, że nie było rodziców. Wszyscy wiedzieli, co. A ty wiedziałeś, że tak? A wiedziałeś, że to przyczyny obiektywne. W związku z tym przekażesz gratulacje ode mnie i od dyrektora szkoły. To samo właśnie. Przekażesz ten miejsc i powiesz, no, że mi troszeczkę smutno było, ale rozumiem obowiązki i tak dalej. To przekaż rodzicom. A teraz dla Ciebie mam książeczkę i świadectwo. Bardzo lubię Cię. No. A teraz już polecimy w kolejności, ale tu jest jeszcze jedna karta. Przypomniała mi się jakaś jedna karta. O, już co tu piszę na niej. Bilety. I tak, Joanna, będę chciał Ci zabrać coś. Joanna Borkowska, proszę bardzo. Nie powiedziałem, ale wszyscy zdali, ale chyba wszyscy oceniacie, nie? Wiecie, nie mówiłem tego na początku. Gratuluję. No, trochę więcej pracujemy, tak? Czy tak? Marek, poczynki. Chodź Marek, tak. Nie liczyłem dzisiaj. Ile ma średnio Marek? 3-1. Dalej, Fioretka dłużej. Thank you.
I Górniaczek Grzegorz, tak, Grzesiu Górniaczek, no widać, ja na sobie więcej liczyłam. No, może jeszcze, co? Mama też się dobrze zawiedzie na tobie, no, powiedz mamie, że w przyszłym roku będzie lepszy. I Hałas już, tak. No, ciężko. Potem pan do przodu, tak? To też ważne. Elżbieta Cudzińska, no, jak tam na nauczyciel? No, na miarę możliwości, tak? Gratuluję. A wyszczerek jest, fajnie. I Małgosia Aleksander. A wreszcie zawsze miałeś takie oceny? Czy były lepsze? Wyjaśnię, że to będą jeszcze troszeczkę. Krzysiu Medwedziuk, też trzeba go pochwalić, że wytrzymał, miał trudny okres. Wiecie doskonale, że opuścił nie z jego winy, to może z jego winy też, bo wypadek zrobił, to musiała być jego wina. Ale że wytrzymał, bo szykował mu się też egzamin kontrolny sprawdzający, sam podawał, sam zapobiegł, więc gratuluję za wyjście z tematu, był to trudny temat. I Agnieszka Michalak, tak? Agnieszka, tradycyjnie takie oceny zawsze będą lepsze. Edyszka, ta najbardziej krzykliwa, tak, tak, gratuluję. Może krzyczeć, wolno, demokracja jest. I Pasek, jest Pasek? Nie choruj, bo ty za dużo chorujesz, ale dlatego, że mała pracuje w służbie zdrowia. To starczy, że ja tam. No troszkę, jak już wybrałeś, ciężko było, nie? Ciężko było w tym roku. Z rysunku? Trochę. I potem będziecie mówić o swoich bolączkach, o swoich takich różnych, a ja o tym powiem. Krzysiu Smolicki dodał, czy znowu miał wypadki? Krzysiu ma wypadki nieoczekiwane. Albo spada ze schodów, albo łamie mu nogi w czasie meczu żydowskiego. Także nie ma. Krawiński, no potem przechodzę. Piotrek Krawiński, no Piotrek, niezły środowisko. Jeszcze będziesz walczył. Próbujesz się walczyć z Krystianem, ale ciężko się na razie. Sołtys Janna, Janna 1/10 brakuje, życzę w przyszłym roku 0,5 wyżej. 3,9 miała. Daniel Wojciuszkiewicz. Daniel, jak tam ciebie? Aby do przodu, co? Dlaczego nie masz podejścia, będziemy już gratulować. I Paweł Stunek. No nie wiem dlaczego Marek to są na samym końcu, a powinien być na początku. To wina, wina jest no, Aśni, ponieważ przełożyła mi świadectwo. Gratuluję. Trochę ciężko było, ale dobrze. Słuchajcie, teraz bym chciał tak, aha, Krzysiu, nie przyszedł potem. Artur, czekam na tą moją gratulację i od dyrektora ten list. Słuchajcie, przed wami dwumiesięczny, panowie głowy, chciałbym, żebyście zagospodarowali ten wyczynek nie tylko leżąc na słońcu, ale również z pożytkiem. Jak wspomniał pan dyrektor, czasy są trudne. Spróbujcie pomyśleć również o jakiejś tam pracy drobnej. Takie są czasy, żeby mieć pieniążki w przyszłym roku na książki, na powiedzmy sobie inne własne wydatki. Warto o tym pomyśleć. Przy czym przypominam, że gdziekolwiek byście byli, pamiętajcie, że jesteście uczniami i na pani wisi kodeks, pomimo, że są to wakacje. Oczywiście nie mówię rektora,
klasę, gdzie można potem sobie na opinii zaszkodzić, bo wszyscy już się dowiedzą, gdzie chodzicie na szkoły. Ci, którzy będą mieć do was pretensje, tam się dowiedzą, gdzie wychodzicie do szkoły, gdzie napisać będą. Także, no, oczywiście życzę wam wspaniałej edukacji.